Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy marchewkę duszoną z kalafiorem. Potrzebować będziemy jeden średniej wielkości kalafior. Opłukałam w wodzie z octem, ponownie opłukałam i podzieliłam na różyczki. Cztery marchewki, jedną cebulę, dowolną ilość zielonej pietruszki i koperku. Cebulę pokroję w kosteczkę i podsmażę na maśle i później do zeszklonej cebuli dołożę pokrojoną marchewkę i kalafior. Marchewkę również pokroję w kosteczkę, ale taką większą kosteczkę. Cebulę już mam pokrojoną, a tutaj w rondlu mam łyżkę masła. Na rozgrzane masło daję cebulę i należy ją mieszać i zeszklić. A marchewkę pokroję w kostkę. Do zeszklonej cebuli dodaję marchewkę i kalafior. Ojej, troszkę ciężka misa i nie wypada. I teraz należy doprawić solą, pieprzem i karą. Podleję szklanką wody, przykryję i będę dusić 10 minut pod przykryciem. I tak oto mamy marchewkę duszoną z kalafiorem gotową do spożycia. Pięknie pachnie, wspaniale smakuje. Posypiemy zieloną pietruszką i koperkiem. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Marchewka duszona z kalafiorem.